Dobra, let's go z konopem. Mikrocypek, czyli ostatnio zyskujący sporą popularność streamer z Twitcha, jest w paskudny sposób wykorzystywany przez dziewczynę i chłopaka, którzy wyciągają od jego widzów obserwacje i kasę na swoje konto. Widzowie i streamerzy, którzy pomogli Cypkowi, są oburzeni, a do sprawy odniosła się już oskarżona dziewczyna, pokazując... Ej, dobra, widziałam to i dla mnie to jest takie trochę dziwne, widzowie, bo no z jednej strony ta laska no nieładnie robi, że Cypka wali na hajs i że chce się jakby wzbogacać na tym, że on jest po prostu nieświadomy tego, że może ona trochę tak, wiecie, że używa swojego tego linka do Tipli, że przyjeżdża do niego, że on tam się w niej zakochuje i w ogóle, ale z drugiej strony ona mu powiedziała, że ona ma chłopaka. Więc dla mnie to jest takie, no niejednostronne, no. Głosówki na swoją obronę. Ale zaraz wam wszystko opiszę. Dodatkowo no Piwko Nie Można znowu został zaatakowany przez agresywnego pasażera. Influencerka przegrała rozprawę z kontrowersyjną siecią salonów fryzjerskich. Zerkniemy na oświadczyny na koncercie Verso, a Stanowski uzbierał fortuny dla potrzebującej dziewczynki. Pękł milion złotych. Zaczniemy od update'u, bo w ostatnim odcinku mówiłem wam o Piwko Nie Można, czyli taksówkarzu z Ukrainy, który w zeszłym roku został zaatakowany przez swoje pochodzenie oraz to, że zakazał picia piwa w swoim aucie. Jak ja jestem Polakiem, to ja mam robić w swoim kraju, chłopie. No. Jedna to jest taka, że na streamie jak Cypka tam już nie było, to mówiła, że Cypek jest i u niej śpi, a druga, że wczoraj przyszła do nich zapłakana i chciała, żeby jej odblokował donaty. Że przyszła do Zyroxa, ta? Chuj cię mam, człowieku. Tak kurwa, przejmiemy za chwilę za autem. Ze względu na kontrowersyjność to nagranie poszło ogromnym wiralem po internecie, zebrało miliony wyświetleń na różnych platformach i w końcu zamieniło się w mema na TikToku, co taksówkarz postanowił mądrze wykorzystać, tworząc swój profil na TikToku. W ostatnich newsach wam mówiłem, że napastnik siedzący z tyłu otrzymał karę w wysokości 5000 zł oraz musiał zapłacić nawiązkę dla poszkodowanego wynoszącą 3000. A parę dni temu pojawiła się informacja, co z tym drugim agresorem, dokładnie z panem siedzącym z przodu na tym słynnym nagraniu, czyli Marcinem Z. I on dostał 10 000 złotych kary grzywny do zapłacenia i nawiązkę dla poszkodowanego w wysokości 5 000 złotych. Czyli... Aha, czyli grzywnę on płaci do państwa, a 5 000 jemu, tak? Wychodzi na to, że z pobicia tego gościa najwięcej zarobiło państwo polskie. Ale co ciekawe, to Piwko udostępnił kolejne nagranie z nieprzyjemnej sytuacji w Uberze. Był w aucie ze starszym mężczyzną, który od początku był nerwowy i agresywny. W pewnym momencie stwierdził, że zapali sobie papieroska. A ja sobie ja się zapalę papierosa. Nie, w samochodzie nie można palić. Ej. Więc taksówkarz odpowiedział mu, że w aucie nie wolno... W aucie nie można używać papierosków. No palić, a ten zaczął od razu się do niego pruć. Rzucał w jego stronę wiele obelg, między innymi związanych z jego pochodzeniem. Co ty się prujesz, Wielokrotnie mu groził. Pamiętaj, że ty bana jesteś w Polsce, a nie ja u ciebie, bo cię już za chwilę. Mówił też, że skoro płaci mu pieniądze, ja to ma siedzieć cicho. No. Płacę ci pieniądze, to siedź cicho na Jezus, gdzie ci mówię. Ja pierdolę, ja już czuję ten jego oddech, nie? Wiecie, on płaci dychę za Bolta, ja on jest tutaj szefem. Nie musi mieć jakiegokolwiek szacunku do kierowcy i jego samochodu. Taksówkarz podczas tej sytuacji on ma zachował... zęby? On ma wyjebane. Ogromny spokój i po prostu kontynuował drogę, w trakcie błagam, której stanął nagle na uboczu, gdzie czekali jacyś ludzie. Co się dam. Wtedy Piwko wysiadł z auta i kazał temu agresorowi wychodzić. Ej, Ej, dawaj! Ale kurde, gdzieś tego samochodu! Ale samochodu, widać było, że chłop jest w szoku i nie wie za bardzo, co się dzieje. Podejrzewam, że taksówkarz po ostatniej sytuacji złapał kilka kontaktów, które po prostu oferowały mu pomoc w podobnej sytuacji. A co ciekawe, to reakcja ludzi na ten filmik była tym razem podzielona. Część stwierdziła, że zaraz gość będzie robił ustawione filmiki dla wyświetleń, skoro tak dobrze one niosą się po internecie. A druga część wyśmiała agresywnego klienta i nie popierała jego... Lewus. ...działań. Po niespełna 2 miesiącach od startu kanał Zero... Ej, dobra, no... Kurde, no nie wiem. Ciekawe, ciekawe. Przekroczył 1 000 000 subskrypcji. Stało się to nawet... Nie, Latis. ...podczas programu live. Jest, proszę. O kurde. 1 000 000 subów w kanale Zero. Dziękuję wszystkim, którzy... Pan pozwoli, że mu pogratuluję. Dziękuję bardzo. I Stanowski zapowiedział, że z tej okazji odbędzie się specjalna impreza. Na swoich socialach też podkręcał atmosferę, mówiąc, że nie może nas tam zabraknąć, ale finalnie okazało się, że żadnej imprezki nie ma. I Stanowski po odpaleniu zapowiadanej transmisji przyznał się do bycia oszustem, bo ściągnął wszystkich ludzi, by zebrać 1 000 000 złotych dla chorej dziewczynki. Widzowie, muszę się do czegoś przyznać. Otóż jestem oszustem. Zapamiętajcie sobie to dobrze, wyznaję to po raz pierwszy w życiu.
poprzez oszustwo ściągnąłem nie ma nowych was alertów. Tutaj, nie odbędzie się tu żadna impreza. Jego gościem na tym programie... Są nowe sceny, ale nie ma nowych alertów. I też dajcie znać widzowie, czy jakby podoba wam się, że jest czat teraz tutaj na tej scenie, czy wolicie bez czatu. W programie był Bartłomiej Marszałek, czyli polski motowodniak i ojciec Malwinki, dla której została zorganizowana zbiórka. Mężczyzna opisał przypadłość dziecka i że jest to naprawdę rzadka choroba, a koszty jej leczenia przewyższają możliwości finansowe przeciętnego człowieka. Wygooglowałem to, co to, aby sprawdzić, z czym się mierzę, no i tam hasła najgłębszej niepełnosprawności, przedwczesnej śmierci i tak dalej, no nieuleczalności tej choroby, no to było tak jakbym, no nie wiem, w terminologii sportu dostawał jakieś sierpy od boksera wagi ciężkiej. Docelowa kwota zbiórki to było 1 000 000 złotych i udało się to zebrać na tym streamie w 1 godzina i 20 minut. Pęk, 1 000 000 złotych. 21:24, 1 000 000 złotych, 3695 złotych na naszym koncie. Bardzo możliwe, że jest to jakiś rekord i oprócz szapoba ciężko jest to inaczej podsumować. Zbiórka jest ciągle aktywna, licznik się w ogóle nie zatrzymuje. Jest tam już zebrane blisko 2 miliony złotych, ja od siebie coś dorzuciłem i wy też możecie. Macie linka w opisie. Teraz mam dla was świetny pomysł na oświadczyny. No po co bawić się w jakieś wyjazdy, jakieś plaże, Paryże i inne duperele? Po prostu zróbcie to na koncercie Wersow, tak jak ostatnio zrobiła bardzo miła para chłopaków. No tak, za chwilę zaczniemy piękną piosenkę, bardzo ważną dla mnie, ale także ważną dla mojej ukochanej osoby, która jest tutaj ze mną. Chciałbym się wszystko pewnie, czy pójdzie z nami. Gratulacje, życzymy szczęścia, możecie dropnąć. Zaręczyny na koncertach. Nie no, kurwa. Nie chcę wyjść na nietolerancyjną, tylko chodzi o to, że zaręczyny na koncertach są tak nieprzyjemne w mojej opinii. A wiecie dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, mi się wydaje, że żeby zaręczyć się na koncercie, to musisz być taki pewny tego, że ta laska cię nie odrzuci, to po pierwsze, a po drugie, z drugiej strony też, jesteś w takiej sytuacji, gdzie no jak odrzucisz tego faceta, no to będzie przesrane, no bo to zrobiłaś na oczach tysięcy ludzi, więc średnio, co nie? A jeżeli pod presją zaakceptujesz zaręczyny, no to to też nie będzie takie spoko, nie? Więc nie wiem, no ja mam takie mieszane uczucia co do tego. Ale no, życzę szczęścia, nie? Bo co, no, to tylko moja opinia. W komentarzu, na czyim koncercie wy byście się mogli oświadczyć. I tak moim faworytem w kwestii oświadczeń jest ten ziomek nie, z Filipin, który to. Najpierw zagrał scenkę, że miał śmiertelny wypadek na motorze i wziął tam swoją dziewczynę, a potem się jej oświadczył. Ja bym nie przyjęła takich zaręczyn. Teraz wniemy się do dramy z 2021 roku. Opisywałem wam wtedy sytuację z Hollywood Hair, czyli popularnej w Polsce sieci salonów fryzjerskich, specjalizujących się m.in. w przedłużaniu włosów. I salon swojego czasu promowany był przez topowe polskie influencerki, czyli na przykład Verso, Marcysia, Karolina Gilon i inne. Ostatnio też było głośno o salonie podczas tej głośnej i spektakularnej metamorfozie Nikity. W jej przypadku również pojawiły się kontrowersje w związku z przedłużaniem włosów, ale wracając do zarzutów z 2000... Ale ona chyba dalej tam robi te włosy, czyli jej się podoba. 21 roku. W internecie wybuchła kontrowersja wokół salonu przez wątpliwe jakości przedłużenia włosów, które salon realizował klientkom. Temat został m.in. nagłośniony przez brylantynkę, która nadziała się na usługi salonu i opisała swoje ogromne niezadowolenie z fatalnie wykonanej usługi. Zamieszczonego przez nią wideo do... Ja pie... Pisała swoje ogromne niezadowolenie z fatalnie wykonanej usługi. Normalnie jakby miały łysienie plackowate, a to jest po prostu... To jest straszne. Mieszczonego przez nią wideo dowiadujemy się, że... Niektóre dziewczyny pracują po kilkanaście godzin dziennie przez 3 miesiące, żeby umówić się na włosy i ostatecznie stracić połowę z nich przez takie Hollywood Hair opinie. Nie mogę oznaczyć tego salonu, bo oczywiście zablokowali. Przedłużania włosów wyglądają jakby po prostu robił je ktoś niekompetentny. Pojawiły się zarzuty o wypadnięcie nawet 40%. A to nie jest tak, że przedłużenie samo w sobie nawet bardzo dobrze zrobione jest mega szkodliwe dla włosów? Ja się nie znam, widzowie, ale słyszałam, że bardzo często właśnie włosy nie radzą sobie z tą wagą tych włosów, które są doczepione, co nie? Procent włosów. Co ciekawe, to taka usługa nie jest w ogóle tania. Tak jak polskie influencerki miały ją za darmo, to dla zwykłych klientek koszt takiego zabiegu to 15 000 złotych.
Cześć, również spotkała mnie ta sama sytuacja co ciebie. Jestem załamana, wydałam prawie 7000 zł za włosy z podciągnięciem, bo myślałam, że po prostu ja coś źle robiłam z nimi i poszłam drugi raz, ale teraz tego żałuję, jestem załamana psychicznie moim stanem włosów. Miałam piękne, długie, zdrowe włosy, a prawie tych włosów nie mam. Zależy jaka metoda, są bezpieczne metody, trzeba dobrać do włosów. A jakie są bezpieczne metody? I salon postanowił zareagować na kontrowersję i pozwał brylantynkę. Dokładnie za jej słowa z TikToka, ci ludzie to oszuści, potwierdzone info, fajnie zarabiasz na krzywdzie innych oraz serię storek, w których influencerka nazywała firmę wprost skamem. Dostaliśmy teraz wyrok i sąd uznał influencerkę za winną. Wskazał ją na 4 miesiące ograniczenia wolności polegającej na pracach społecznych, 30 godzin miesięcznie. Zobowiązał ją również do przeprosin właścicielki salonu na swoim profilu, wpłacenia 3000 zł na fundację i zwrócenia kosztów sądowych. Influencerka odniosła się do tego wyroku na swoim Instagramie. Gratulacje, dziewczyny, które doświadczyły skrzywdzenia włosów na własnej skórze, wiedzą jaka jest prawda. I myślę, że jednak to się obroni samo. Może sprawę przegrałam, ale to nie ja wyłączałam komentarze pod postami. Na co salon jej odpisał: nie ma czego gratulować, chciałaś osiągnąć fame, stosując szant. Influencerzy to najgorszy sort, takich nienawidzę, ale przecież ona nie zrobiła tak naprawdę nic złego, bo jeżeli ktoś źle wykona usługę, to lepiej powiedzieć o tym ludziom, niż mydlić oczy, mimo tego, że ona miała na przykład zrobione to za darmo. No przecież właśnie o to chodzi, żeby być szczerym. Albo w ogóle może, kurwa, nie wiem, najlepiej nie robić takich rzeczy. Dla nas to już historia, ale nie zapominaj, że dwie sprawy już wygraliśmy i idziemy po trzecią. PS, czekamy aż wykonasz wyrok. Taka lekko pasywno-agresywna narracja tu się udziela. Na swoim Instastory influencerka powiedziała, że w tej sprawie nie wzięła sobie nawet prawnika. Nie ma co się dziwić, że sprawę przegrała, skoro nie wzięła do niej nawet prawnika, a pozwała ją sieć salonów z lokalami w kilku miastach w Polsce. I naprawdę nie rozumiem jej postawy i dlaczego chciała zaoszczędzić te kilka tysięcy złotych na prawnikach, bo po co... No, ale ona pisała tam nawet na swoim Instastory, że akurat w tamtym momencie, kiedy pozwało ją Hollywood Hair, to miała bardzo ciężki okres w życiu i po prostu nie miała pieniędzy. Dzień dobry, byłam u was w salonie na przedłużeniu włosów. Czy taki efekt jest zawsze? Patrz, jakie ma schody. Patrząc na masę dowodów w internecie i inne osoby, które uważają, że zostały pokrzywdzone przez salon. Patrz. On to sprawa nie była chyba jakaś trudna do ugrania, ale co ciekawe, to mimo, że influencerka przegrała tę sprawę, to ludzie stanęli za nią. I sami podbijają temat, wspominając o skamie i krzywdzie za grube siano. Ale i tak wyrok jest prawomocny. Morał jest taki, żeby nie oszczędzać na prawnikach, bo możecie mieć rację i przegrać. Jakiś czas temu mieliśmy w internecie burzę przez wyciek danych ponad miliona użytkowników PandaBuy. Jest to chińska strona, na której możecie kupić w bardzo niskiej cenie tak zwane repy, czyli po prostu podróby markowych ciuchów. Z PandaBuya lecą repy, bankrutują OG sklepy. Wiele linków i ofert mogliśmy znaleźć na Reddicie, a Nike Pandy mogliśmy kupić już za 320 yuanów, czyli około 170 zł. W internecie mogliśmy trafić nawet na całe arkusze Google przedstawiające ofertę, a część kupujących robiła tam biznes i po prostu sprzedawała te repliki za normalne pieniądze. Oczywiście udając, że są to oryginały. Gdy nastąpił wyciek danych, mogliśmy zobaczyć wysyp prześmiewczych TikToków. 4 koła na nie dałeś? A wiesz o tym, stary, że wczoraj był wyciek tego PandaBuya, nie? Tak. I co ciekawe, to ludzie nawet stworzyli mapę tak zwanych pandziaków. Przez to, że wyciekły adresy zamieszkania, można było zobaczyć, ile osób w danym mieście kupowało podróby. PandaBuy do teraz nie odniósł... Ej, dobra! Dlaczego ja nigdy nie słyszałam o czymś takim jak PandaBuy? Ja w ogóle do czasu, kiedy to wyciekło, ja miałam takie... Ale o czym wy kurwa piszecie? Teraz to istnieje ten nowy sklep, co się reklamuje u influencerek i wygląda jak Shein, że temu... Niosło się w żaden sposób do tak ogromnej afery. Wczoraj pojawiła się informacja, że strona przestała działać, a partnerzy serwisu usuwają swoje sklepy. Nie da się złożyć żadnego zamówienia i support nie odpowiada. Co więcej, w mediach pojawiła się informacja, że ponad 100 różnych służb weszło do aż 6 magazynów PandaBuya, a na miejscu odkryli ponad 570 tysięcy paczek do przejrzenia. Jak piszą media, są to konsekwencje działań prawnych, jakie zgłosiło łącznie 16 marek. Podobno już jakiś czas temu Nike złożyło pozew przeciwko temu pośrednikowi, ale też informacje nie są pewne. Cała akcja koordynowana jest przez chińskie, europejskie oraz angielskie służby. Mają oni być najbardziej zainteresowani ujęciem samych sprzedawców, więc jak ktoś tam coś kupił, to raczej nie ma się o co martwić. Oprócz PandaBuya oberwało się też bardzo podobnej firmie, czyli WeGoBuy, a inne zaczynają się powoli wycofywać. Ze względu na współpracę PandaBuy z właściwymi władzami, chwilowo nie możemy wysłać produktu. Najpierw złożymy wniosek o zwrot pieniędzy za ciebie. Nie wiadomo, jak ta sprawa się zakończy i czy PandaBuy powróci. Będą się pewnie próbować wymigiwać, że byli tylko pośrednikiem. Coś tu się zmieni, sprawa się rozwinie, to wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie.
Na koniec mam naprawdę przykry temat. Dotyczy pewnej TikTokerki i jej chłopaka, którzy dla kasy i obserwujących wykorzystują niepełnosprawnego streamera, czyli mikrocypka. Między innymi wkręcając mu do głowy wielką miłość, jednocześnie prosząc widzów o donaty i obserwacje. Dlatego wysyłajcie jeszcze więcej donatów. Te 40 ileś osób, proszę dać obserwacje. Ale od początku dla tych, co nie siedzą w uniwersum mikrocypka. Jest to 32-letni niepełnosprawny streamer z Twitcha, który działa już... Widzowie, proszę dać obserwacje na Instagramie. Raz, dwa, trzy oraz subskrypcje na YouTubie, wykrzyknik Etywy i wykrzyknik IG. I musicie wysyłać dużo donatów, bo ja zbieram na ślub. Od naprawdę wielu lat w internecie masa jego shotów na YouTubie zebrała ogromną ilość... Jak to typiara? Zbieramy na ślub, a potem wychodzi na to, że ma chłopaka. Świetleń, głównie przez jego specyficzną aparycję, bo cypek choruje na rzadką chorobę genetyczną, czyli łamliwość kości. Jak sam kiedyś napisał na swoim Facebooku, doświadczył przez nią ponad 30 złamań i mimo gigantycznych trudności, jakie doświadczył w życiu przez swoją chorobę, to ona również poniekąd stała się częścią jego sukcesu. Ogromną rozpoznawalność cypek zdobył w ostatnim czasie. Możliwe, że natrafiliście na TikToku na te słynne lekcje, gdzie mikrocypek jest uczony dodawania, mnożenia i takich podstaw matematyki przez innego streamera z Twitcha, czyli Rybsona. 6 dodać 3. Gdyż co? Dobrze. Wiele klipów poszło wiralem na TikToku czy shortsach, wygręcając grube miliony wyświetleń i przełożyło się to do zbudowania gigantycznej bazy sympatyków mikrocypka i powiększenia jego znajomości w branży, co przełożyło się m.in. na znajomość ze streamerem Sucharem. W połowie marca Suchar wystartował z projektem Mikrotour, w którym razem z Cypkiem jeździli po Polsce do znanych influencerów, takich jak Bungie czy Kasix, oraz spotykali się z widzami. Było też kilka śmiesznych momentów, takich jak przybranie mikrocypka za Ginolda, czy jazda miniaturowym samochodem z Isamu. Sam Mikrotour okazał się sporym sukcesem. Streamerzy przejechali 11 miast i pokonali ponad 3000 km. Udało się też uzbierać ponad 40 tysięcy złotych, czyli 160% ustawionego celu. I to wszystko na nowy wózek dla Cypka. I wiadomo, z każdym sukcesem pojawiają się nowe znajomości i hieny, które będą chciały was wykorzystać i skupnąć ten kawałek popularności i pieniędzy. Problem w tym, że nie każdy potrafi rozpoznać takich sępów, a szczególnie mogą mieć z tym problem osoby niepełnosprawne. Bardzo podatne na manipulacje, szczególnie te sercowe, bo ze względu na chorobę nie doświadczyły nigdy prawdziwej miłości i akceptacji ze strony rówieśników. Niestety, wygląda na to, że mikrocypek padł ofiarą takich dwóch pasożytów. Czyli dziewczyny, która udaje miłość do cypka, i jej chłopaka, który udaje, że jest... Mikrołysy! Obserwujcie mnie! Będzie dużo kontenciku! Bratem tej dziewczyny. Ale więcej o tym za chwilę. Zaczęło się spokojnie, były jakieś cringe'owe TikToki z czekaniem na mikrocypka i potem zaczęło pojawiać się już wspólne TikToki, które coraz bardziej śmierdziały. Bo mieliśmy tam nagle jakieś trzymanie się za rękę, nagle ta dziewczyna z tym łysym czosnkiem zrobiła sobie profila na TikToku z przydomkiem Mikro i tam pojawiały się dalsze nagrania sugerujące związek z mikrocypkiem. I teraz coś, przez co naprawdę straciłem wiarę w ludzi, bo nasze duo zaczęło też prowadzić transmisję na żywo. I tutaj dopiero zaczyna się chore uniwersum rodem z... afery magikalowej, bo ta dziewczyna na streamach zaczęła gadać w kółko o liczbie obserwujących. Te 40 ileś osób, proszę dać obserwację. O tapowaniu i, co najważniejsze, wysyłaniu donatów. Dlatego wysyłajcie jeszcze więcej donatów. Można pomyśleć, że spoko. Wysyłajcie donaty, jeszcze więcej pójdą donatów. Na wsparcie dla mikrocypka. Może zbierają na jakiś sprzęt, który pomoże mu poprawić jakość życia, bo i tak żyje z naprawdę ciężką chorobą. Ale nic bardziej mylnego, bo uwaga, te sępy odsyłają ludzi na swoją stronę z donatami. Nie przysłyszeliście się. Oni linkują swoją stronę do donatów i próbują wycisnąć z popularności zmanipulowanego mikrocypka jak najwięcej pitosu. Na takiej transmisji dochodzi też do takich cyrków jak zaręczyny, które mogą się zapisać w historii jako jeden z najbardziej niezręcznych momentów podczas streama. Zaręczyny będą, także jedziesz. To mi się rozliczy. Kochanie! Jest to po prostu żenujące. Co ważne, kurwa, tego nie widziałam, jeszcze raz. Bo mnie tak skręciło, że musi mnie odkręcić. Podczas streama. Zaręczyny będą, także jedziesz. To mi się rozliczy. Kochanie! Jest to po prostu żenujące. Co ważne, sytuacja... Zainteresowali się znajomi Cypriana, czyli wcześniej wspomniany Suchar oraz Rybson, którzy nakłaniali go do odejścia z tego toksycznego środowiska. Taka sytuacja kojarzy mi się z takimi k***ami, co przychodzą do starych ludzi nieświadomych i sprzedają im jakieś garnki za 5 tysięcy, no nie? I mikrocypek próbował ich przekonać, że to jest tylko prank i żeby nie brali tego na poważnie. Ale nie trudno było wyczaić, że Cypek kręci. Czemu Cypek wchodzi na Discorda i mówi, że to jest prank, a jednocześnie No i to są prawdziwe oświadczenia, a nie jakaś restauracja. Rel, kurwa. Mogłam z Januszem zrobić na tym content, no, że ja o tym nie pomyślałam wcześniej.
wysyła młodziutkiemu, chudziutkiemu prywatnej wiadomości, że sobie o co chodzi? Jeszcze przyznał się, że pomysł na ten związkowy prank wyszedł z inicjatywy TikTokerki. No i ja, Mieliśmy taki plan. Kto miał pierwszy? Kto to pierwszy zaproponował? Ona. Zapewniał też, że te donaty, które trafiają na konto tej dziewczyny, to niby ona ma mu przelać. Jej link do donatu, i do ciebie idzie? Tak. Ale tak? Ci powiedzieli, że ci dadzą. A jednym z najczęściej przytaczanych argumentów było to, że ona sama posiada niepełnosprawnego ojca. A ona nie jest taka. Ona ma nawet tatę chorego, nawet może zobaczyć na TikToku. Tylko czy to wręcz nie pogarsza sytuacji, że ona używa swojego niepełnosprawnego ojca jako tarczy? Bo... Ale ten jej ojciec w ogóle też wysyłał jakieś głosówki do ludzi faktycznie i tak dalej. To co Wenek pisze, że odpierdolcie się od mojej córki. Rzeczywiście, ma niepełnosprawnego ojca. Co prawda on nie urodził się z niepełnosprawnością jak Sypek, tylko doświadczył wypadku. Więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego ona nie ma do Sypka ani grosza empatii. I wkręca mu tą wielką miłość, jednocześnie nakłaniając ludzi na streamie do wysyłania donate'ów i obserwowania profilu jej oraz jej chłopaka. Na chuj piszesz do mnie? No, czekajcie, to jest kurwa, to jest uzupełnienie, drugi śledczy. Napisał, jako autorytet córki osoba, która od jej początku kariery jakoś ją wspiera, może powinien pan się zainteresować pańska córka i prawdziwy chłopak zostaną teraz liczeniem przez internet za wykorzystanie Cypriana. I pa tą głosówkę, nie? Wsłuchaj się. Ziomeczku, pan Cyprian. Jak mamon brzmiał z tym ziomeczku? Ma 30 lat. I teraz lat. Tak. Dajcie panu Cyprianowi żyć. Jak wy żyjecie, młodzieży, to i również pan Cyprian chce żyć. 32-letni osobnik, a również moja córka, która ma lat 20, również chce żyć. Nie wpierdalajcie się w nic. Zrozumcie, że oni się bawią dobrze. Zrozumcie, że oni się bawią dobrze. Śmieją i to z was się śmieją. A wy się nakręcacie i tą durnotę nie rozumiecie tego wszystkiego. TikTok jest zabawowy, nie trzeba płakać, tylko się bawić. Nie pierdolić bzdury, tylko normalnie żyć. Jesteś zdrowy? Tak, no. Masz ręce? To jak ci TikTok nie pasuje lub moja córka, to wypierdalaj z platformy i zapierdalaj do Biedronki na robotę. Niezły chłop. Aka. Tak, ten łysy czosnek, który jest nazywany przez tę dziewczynę bratem, to jest jej prawdziwy chłopak, albo raczej kakolt, który dla odrobiny pieniędzy i obserwujących daje dotykać swoją dziewczynę przez mikrocypka i budować im fejkowy związek publiczny. Naprawdę dawno nie widziałem, żeby ktoś tak bardzo się poniżył w internecie. Oni nawet nie rozkminili, że jak już chcą robić taki wałek, to może warto byłoby ukryć te wspólne zdjęcia na swoim profilu. I serio szkoda mi tego mikrocypka, bo ludzie nawet w donate'ach próbowali mu przemówić do rozsądku, ale ten był pewien, że wszystko jest w porządku i nikt go nie wykorzystuje. Na tych streamach czy nagraniach mamy też wiele różnego rodzaju dotyku, co sugeruje, że Cypek mógł uwierzyć w szczerość tej relacji. I nawet sam przyznał w rozmowie z Rybsonem, że coś rzeczywiście czuł do tej dziewczyny. I byłeś zauroczony. No nie, ale teraz już... Zauważyłem też pewną zbieżność. Widać, że ta dziewczyna ma pewną idolkę wśród polskich influencerek. I wiele jej TikToków jest do piosenek Szpagaty. Nie wiem, może lekka inspiracja tutaj nastąpiła, kto wie. Z pozytywnych informacji to Multi załatwił tej dziewczynie blokadę na stronie z donatami do czasu wyjaśnienia afery. Mówiła, że go pocałuje za 50 zł? Ej! Zyrox! Ja nic nie sugeruję, to jest, wiesz... Twój portal, ale może da się jakoś sprawdzić i zresearchować tą sytuację, czy to jest do końca legalne, tak? Jak się okazuje, mimo zapewnień mikrocypka, że dziewczyna miała dać mu ten uzbierany hajs, to ona sama... Generalnie rozmowa zaczęła się od tego, że powiedziała mi, że Cypek wiedział o tym, że to jej chłop i jego mama też wiedziała i o tym, że ona ma chorego tatę, więc jak ona może go wykorzystać. Potem zaczęła mówić, że to nie, że to jest jeden wielki plan, eksperyment społeczny pokazujący ludziom, jak wszyscy reagują na to, że osoba niepełnosprawna nie może mieć znajomych, nie może mieć dziewczyny i nikogo. Potem coś zaczęła opowiadać o swoim tacie dalej, że on wszystko dał radę. Potem powiedziała, że cała kasa idzie do niej, bo musi opłacić hotel i transport, a to, że Cypek powiedział, że idzie do niego, to nie jej wina i ona za niego nie odpowiada, bo jest dorosły. Z tego co wiem, nagrywają dziś film o tym, że to był eksperyment, a live dzisiaj nie ma na Twitchu. A komuś mówiła, że przecież Cypek jest dorosły, ona musi opłacić sobie hotel, z którego robiła te streamy, więc go po prostu okłamała, że dostanie ten... Tak jak kiedyś ta Zuza zrobiła jakąś serię
takich chujowych filmików i potem mówiła, że nie, widzowie, to jest eksperyment społeczny. Hajs za live. Skontaktowałem się też z siostrzenicą Cypka, czyli Kingą, która mi napisała, oni się poznali na TikToku, robiła z Cyprianem jakieś live'y i potem pisała do niego na priv. Gadka była taka, że ona ma przyjechać na urodziny, żeby posiedzieć i spędzić czas, a nierazu nie słyszałam nic o live'ach czy jakimś chłopaku. Jak dla mnie zauważyła, że Cyprian ma więcej obserwujących, to poleciała na kasę i fame. Próbuje się bronić cały czas ojcem, że... Czekaj, nie zauważyła, zresztą że sama tak pisała i mówiła, próbuje się... Aha, Cyprian ma więcej obserwujących, to poleciała na kasę i fame. Próbuje się bronić cały czas ojcem, że też jest na wózku i nie widzi w sobie winy, że wykorzystała niepełnosprawnego. Cyprian czuł się wczoraj bardzo źle, bo rozchorował się przez stres. Ona wykorzystała to, że Cyprian ma problemy z relacjami damsko-męskimi, narobiła mu nadziei tylko dla kasy. Jak dla mnie to ona jest tak zapatrzona w siebie... Poczekaj. Problemy z relacjami damsko. No i zadzwoniła do mnie po tym, jak napisałam Sucharowi, że nic nie wiem, przyczepiając się o to, że bronię się jakimiś głupimi youtuberami i streamerami i do nich wypisuje i nie dała sobie wytłumaczyć, że to nie ja. Z kimi narobiła mu nadziei, tylko pisałam do nich. Dla kasy. Jak dla mnie to ona jest tak zapatrzona. Pierwsza, tylko starała się mnie przekrzyczeć. Strzona w siebie, że nie widzi winy w sobie, tylko we wszystkich dookoła. Dostaliśmy też odpowiedź od samej TikTokerki, z której wynika w sumie to, że Cypek trochę nakłamał w swoich zeznaniach u chłopaków, bo uważał, że nie wiedział, że ona ma chłopaka i myślał, że przyjedzie sama. Jednak TikTokerka pokazuje głosówki, w których informowała Cypka o tym, że przyjedzie ze swoim chłopakiem. Bardzo fajnie, bo się nie mogę doczekać. Z jej odpowiedzi też wynika, że to Cypek wyszedł z propozycją spotkania. Cypek zapytał się mnie, czy nie chciałabym się z nim poznać prywatnie i popisać na Messengerze. No ale... No, nie wiem. I również od razu zaproponował mi przyjazd do niego. Generalnie, oprócz tego, że Cypek trochę nakręcił z wersją zdarzeń w rozmowie z chłopakami... Jakby można było się z nim spotkać po prostu, a nie robić z tego live'ów. I nie robić jakieś kurde, że nowy związek i tak dalej, zbieram na ślub, oświadczył mi się i dotyka mnie pierwszy raz za dupę, nie? To dziewczyna nie rozjaśniła kwestii donate'ów, które zbierała. I według mnie to, że Cypek szukał akceptacji i chciał... I ten debil stoi tam jak kołek, nie? Chciał się spotkać z jakąś dziewczyną, z którą prowadził live na TikToku. Nie tłumaczy tego, jak wy rozgarnięci i... I ten chłop ją nagrywa z Cypkiem. Świadomi ludzie, wykorzystaliście jego naiwność do farmienia hajsu z donate'ów i obserwujących. I Cypek tak... Przyraz parko z puchłami, to znaczy kłopoty. Krocypek sam odniósł się do całej sprawy, gdzie przyznał, że kobiety mieszają mu w głowie, zakochał się i został zmanipulowany. Stwierdził, że żadnych live'ów nie miało być. Się zakochuje. Czyli w końcu mieliście robić te live'y, czy nie? Nie, mówię, że nie. Później się przyznał, że jednak wiedział, że ten łysy to jej chłopak, mimo że Repsonowi mówił, że nie wiedział. Chłop to był, Cypek już wiedział, że to jest jej chłop chyba w lutym, jak się nawet nie mylę, albo w marcu. Z głosówek. Tak. Podobno też ta agentka z TikToka płakała, że nie dostaje hajsu z donate'ów. Biła na chatę, tak na siłę, bo no, babcia nie była zadowolona z tego, że łaziła za nią po sklepie, wyjąc jak bubr i robiąc wstyd na całym... miasto, tak? Sprawa się robi w sumie coraz bardziej pogmatwana, bo Ripson napisał: wczoraj razem z moderacją na offstreamie przeglądaliśmy rozmowy Cypka z tą dziewczyną i w dużym skrócie mikro ładnie na odpisał. Dostał polecenie, by nagrać wideo prostujące niektóre kluczowe informacje. Wychodzi na to, że mikro albo zapomniał niektórych rzeczy, albo po prostu skłamał. Ripson dał mi znać, że Cypek był od początku informowany, że będą robione live'y. Widzowie oczywiście sami wyczaili, jaki proceder ma tutaj miejsce i mocno komentowali sprawę. PiS chce się wybić na niepełnosprawnym. Jaki wstyd. Co to jest uniwersum i meta na jebanie niepełnosprawnych na followy i hajs. Szkoda mi mikrocypka, nie oszukujmy się, że go wyjebie na hajs. Niech spłonie w piekle każda osoba, która wykorzystuje niepełnosprawnego. No dobra, ale to waszym zdaniem też jest takie jednostronne? Bo ja nie wiem. Moim zdaniem to nie jest aż takie jednostronne, że okej, ta dziewczyna chciała się na nim wybić, chciała, żeby wysyłali ludzie donaty i tak dalej, ale to Cypek również nakłamał. Jeżeli on by nie kłamał i byłby w 100% jakby prawdziwy i powiedział, że no słuchajcie, w sumie to wiedziałem, że ta laska ma chłopaka, ale myślałem, że jej, że ją jemu odbije, no to nie wiem, no może jeszcze bym w to uwierzyła, ale że on mówi, że on nie wiedział, a potem wychodzi na to, że wiedział, a i tak chciał się z nią spotkać, to po co chciał się z nią spotkać? Jak każesz dziecku mówić kurwa, bo jest nieświadome, to też wina dziecka. Ale ty nie masz do czynienia z dzieckiem. Też z drugiej strony nie można tak ubezwłasnowolniać, kurwa, Cypka. No nie wiem, widzowie. W sensie ja uważam, że też z drugiej strony takie mówienie, że
Cypka to trzeba traktować jak dziecko, że on nie jest świadomy i tak dalej. To nie jest prawda. To nie jest do końca prawda, bo on jest może i świadomy mniejszej ilości rzeczy, ale jest świadomy. Kolejna atencyjna pani próbująca się wybić na niepełnosprawnym. Zaraz założy swojego TikToka czy inny gówno, zbierze sporo followów i go zostawi. Dla niej to zabawa, on będzie cierpiał. Podsumowując, żerowanie na niepełnosprawnym i manipulowanie go emocjami jest niesamowicie sprysyńskie. Do tego jeszcze używanie swojego niepełnosprawnego ojca jako tarczy. Wydaje mi się, że teraz najlepsza opcja, którą ta dziewczyna mogłaby zrobić, to po prostu oddanie tej kasy, którą zebrała na mikrocypku, mikrocypkowi, przeproszenie i odejście. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a jak mało wam newsów, to na kanale Votum właśnie wleciał kolejny odcinek. Macie tam sporo ostatnich wydarzeń jak ze świata oraz polskiej polityki. Linka macie poniżej i subskrybujcie kanał, żeby być na czasie. Spoko. Dzięki za odcinek, fajny.